Na wstępie chciałbym, aby ten materiał zapisał się na kartach historii tego kanału jako właśnie historia, jako pamiątka i dowód na to, że społeczność rolnicza w naszym kraju potrafi walczyć o swoje i potrafi się zjednoczyć. Powrocie na tych światłach tutaj, na tym skrzyżowaniu, kto będzie chciał, będzie możliwość zawrotki tak zwanej. Czyli brania się z powrotem i śmigania na skoczu w tamte strony już do domów, do rozjazdu, czy na Próchną, czy na coś takiego. Żeby to nie było kolizyjne, to pamiętajcie o tych pasach. Szczególnie dla tych, którzy chcą jechać prosto w stronę Katowic. Żeby się trzymać tego prawego pasa i tam będzie wolne i śmigocie już do domu. I tam już 40-50, żeby nie robić korków, żeby się już rozjeżdżać. I tego bym sobie życzył i wam bym tego życzył. Przede wszystkim, żeby się wszystko skończyło w porządku. Przekazywać te swoje postulaty, mamy te nasze postulaty, mamy te banery, mamy wszystko, więc żeby ludzie widzieli, o co nam chodzi. I to jest dla nas najważniejsze. Słuchajcie, jest jeszcze taka opcja, jak już tutaj stoję i mówię, zastanawiamy się nad taką rzeczą, żeby nie zorganizować jakiegoś zrzeszenia naszych tu rolników, żeby po prostu stowarzyszenie założyć rolników, nie wiem, Rodzinne Gospodarstwa Śląska, czy coś takiego. Jeżeli byście byli zainteresowani czymś takim, to zrobimy taki ruch i udostępnimy taką stronę internetową, może nie stronę, tylko maila, na którego będziecie przesyłać jakieś mi tam wiadomości, załóżmy, czy jesteście zainteresowani czymś takim. Założylibyśmy takiego stowarzyszenie, byłoby na przykład, nie wiem, 10, 12, 20 założycieli z każdego rejonu tutaj naszego, po dwóch i reszta ludzi mogłaby być członkami tego stowarzyszenia. Mielibyśmy wtedy tak, zaplecze jakieś, nie ukrywam, że tam jakieś składki minimalne, 10 zł, 15, żebyśmy mieli w przyszłości na organizację czegoś takiego. Żeby było na herbatę, na kawę, na kiełbasę, nie wiem na co, na kominiorza, no na wszystko. Żebyśmy mieli jakieś pieniądze, żebyśmy byli. Jest to w powijakach, myślimy o tym. Nie wiem, czy się coś nie zmieni, jak przyjdzie wiosna, czy będziemy mieć na to czas, czy nie będziemy mieć czasu. To się wszystko okaże. Ale będziemy przez ten portal jakiś tam ten, zrobimy coś, stworzymy, czy na TikToku, żebyście wiedzieli na jakiego maila przesyłać te swoje zainteresowani, czy jesteście po prostu zainteresowani czymś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może przyjdzie wiosna, nie będzie czasu, więc nie będziemy czegoś takiego robić. Słuchajcie, godzina 11.15, 11.20. Ja was poproszę, żebyście się udali do ciągników, żebyście posiadali sobie do tych ciągników, nie zapalać ich zaraz, bo to nie musi się grzać, są zagrzane.
i będziemy się włączać tutaj do tego ruchu.